Witam widzów kochanych, zagrałem sobie w jego, bo dostał bufika na pasyw swój, że krytuje teraz. Ciekawe zmiany. Nawet nie wiedziałem, że to nie krytuje, nie będę ukrywać. Bo w jego gram za mało, żeby o nim dużo wiedzieć, ale... Zagramy sobie. Straszność w krzaku. Może mi to wyczyszczą. Z tego co rozumiem, on ma coś takiego, że jak rzucił, to pewnie to wiecie, no bo gracie w jego. Ja zagrałem już w jego trzy gry, to nie kojarzę za bardzo, ale on rzuci kół, to on zawsze tak tą wykałaczką tam grzebie komuś w tej twarzy, tak parę razy. I to są te obrażenia dodatkowe. Aha, pomocy! No i to może krytować. Plus jeszcze chyba R-ka dostała przeliczniki lepsze? Za D? Myślę, jaki build zagrać, bo tak jak widziałem te zmiany i widziałem w jego na solo kolejce parę razy, to i tak grali tego, ten nudny build bruzerowy, ale on pewnie dalej jest lepszy, no bo te itemy bruzera są lepsze niż podkryty później. Ale myślę, że Shield Boa zagrać? Infinity od razu? Widzicie, on tak wykałaczkę wkłada, jak z kół kogoś trafię. Z tego co rozumiem, to się da żonglować, że trafię stuna, atakuje, potem kół i znowu atakuje. Coś takiego, nie? No i on grzebie tą wykałaczką. Fajnie. Dziękuję pani Sano za pomoc. Runę wziąłem Conqueror'a, w sumie nie wiedziałem, więc standard. Nie jest najgorszy ten clear, ale nie jakiś superowy. Fajnie jest w jego to, że innymi postaciami pogramy, jak dobrze pójdzie. To mi się zawsze w nim podobało. Był ten moment, że był broken i wszyscy go nie lubili, nie? No, dobrze mgłębkę sobie trzeba rzucić. Tutaj. Każdego trzeba pomacać, nie? No jest najgorzej, na poty nie musiałem palić na razie. Knight się marnuje, FB na bocie. Idę, idę. Do góry uciekaj. Albo sobie po prostu przeskocz po prostu, no tak też można zrobić. Ładnioszkę. Chyba dwa kraby mogę zrobić nawet, nie? Będę tego bezsmajtować. O, te W trzeba rzucać, bo to jest duży, większy movement speed. Chciałem z tym kubskiem do łuka wrócić, to musiałbym dolnego kraba wziąć. To ciężko będzie. Mogę chyba iść w dół. Zesmajtować tego kraba, iść w dół, no. Tych trzech junglerów, co mnie ogląda, to zawsze sobie lubią ponarzekać potem, jak robię coś źle, więc ja dla was nagrywam. Bo ja lubię na linię jungler. Na razie to widzę, że jest spuszowany. Nie wiem, tutaj wraca, no nic nie ma na mapie już nawet. Do topa ewentualnie. No widzę, że proponują tego Demon Sendera, no i bot, no tyle itemów jest, ale chcemy tutaj sobie to zagrać. Bo tam będę myślał, dobra, to dajcie na attack speed. Idź przez mgiełkę. Dużo więcej tego movement speedu, jest 428? O kurde, 80 movement speeda. Nie no, jakby Senna też bym chciał nagrać, bo też dostała bufiki. Trochę tak do ryja weszła ta Senna. Ona jest fajna, tylko trzeba ją dobrze używać. Ty, nie zrobił tego kraba, może myślał, że ja zrobiłem. Smoka robi? Czym się wydawało? Nie, pojawia się smok. Tam coś mi minęło. Nie mają tu wizji. Chyba tak musielibyśmy na scenę czekać, ale oni to zatrzymują w miejscu. Będę do krzaka jeszcze iść z czerwonką. Też nie ma. Najgorzej jak Sylas teraz wejdzie. Ale dobra, ja idę. Dobra,
Flasha spaliśmy, ale nie wyszło to dobrze. Słabo to zagrałem. A szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jak to mam inaczej zagrać. Czy jakbym potę odpalił? Nie, ten Twitch się wypierdzieli zaraz, ja wiem, jak to będzie wyglądało. Słabo zagram z szóstką, bym zabił tą Caitlyn na se... O, się zbija. Naprawdę? Dwóch was zabił. Nie spodziewałem się tego. Ona jeszcze klęsa miała. Miała wszystkie samonery, ta Caitlyn. Ale zintowałem trochę, ale nie spodziewałem się, że ich Sylas sam zabije. Dwóch, no bez przesady. No gówno się stało. No, powinienem Sylasa zrobić, ale ja byłem pewien, że sobie podam radę, ale zapominam, że ja w jego gram i dostanę reset Sylasa, to przecież ja się w nowego czempiona całego zmieniam z fresh cooldownami. Mogę rozpierdzić dosłownie zrobić. Źle to zagram, powinien tego Sylasa pomóc mi zabić i potem Caitlyn zabić z tym lasikiem. No, dobra, no my bad, no zdarza się. Ale też nie wiem, jak oni pomierali, kiedy oni mają wszystko tam. Bo ja Ignite'a dostałem wcześniej, ta klęsa pali. No nibereczka, ale... Shutdown dostał Twitch. Aha. Już po ganku nie może być dobrze przez chwilę. Trzeba się wypierdzielić. Mam na to, bucika dostanę z runy. No top wygrywa, więc overall jest okej jeszcze, no. Nie jest tak, że mam jakieś wszystkie linie przegrane. Tylko ten bot jest straszny. Teraz spróbuję pomóc, ale ciężko jest, no. Poleci tu? Nie, coś tak zakręca. Koszkę. No nie mam Erki, no nie pomogę jej za bardzo. Dobrze, Katarina może sobie skakać gdzie chce i kiedy chce. No z Redem koleżanko. Red mi dużo dodał obrażeń. To są dwa hity, nie? Ten pas, czekaj, gdzie muszę zobaczyć. Tak? Tak, dwa hity. Jeden taki duży, jeden taki mały. Ładnie. Tak i tak mogę użyć tej Erki, nie? Zawsze jak jest koniec już. Ona tak mi wróci. To jest tak głupie w tym jego, no ale mocne. Więc nie ma sensu nie używać tej Erki, jak już rozpierdzielę się. Całą dżunglę mogę koszkowi ukraść biednemu. O kurde, to ciekawe. Jest, eko. A dalej z nim wygrywam, z tą Merką. Ale Seth raczej do bazy wrócił z takim HP. Tu jest wizja. Katarina wraca. A do bota mogę iść znowu. Tego bym zabił, jakbym od tyłu w niego wszedł jakoś. Mało HP ma ta Caitlyn. Dobra, idziemy tam. Na wizji byłem, czy co? Czy info od Boga? Ten smok jest fajny, więc go zrobił. Chyba mogę, nie?
Na końcu fają teraz, to mogę. Nie mam wizji w tribuszu, ale... 900 smite. Okej. Dobry smok na laning phase. Tam idzie, ale on tylko przechodzi. No, chciałbym wrócić z Krakenem chyba, albo shield, bo kurde, też nie wiem. A już złożyłem pod Krakena build. W ich team? Nie jestem pewny. Po kurczaczkach będzie. Na Krakenika. Nie dzwońcie mi. Każą mi E drugie maksować, naprawdę? Mówiąc, speed rośnie. To tylko damage. Dobra, w sumie tak. Jak to tylko damage rośnie, myślę, że tam stun też rośnie. No nie było mi, ale widzę, że tam lowki zostały. Więc pomować tymi spellami. Może zdąży Katarina? No mam pierwszego kryta, zobaczymy, czy to coś zmienia. Problem jest taki, że będę papierowy, jak się nie zresetuję, to jestem w tyłku. Nie powinien mi ten ward widzieć, jak tutaj idę, tak? A, dobra, nie forsuję, nie widzę eko. Heralda powinien zrobić. Nie ma pula. A topa podejść? Będzie pushować. Wydaje się, że wygrywa jeden na jeden. Chcę zobaczyć się, pobić z kimś. Eko mnie zabił. Eko mnie dobił tych obrażeń. Wygrał 1-1, ale za słabo zagrałem Erkę znowu, ale ta Erka długo się kastuje, to nie jest tak, że ją mogę od razu zagrać. Tabliki? Nie no, w sumie resisty już bardziej. Znowu musiał Eko Ulung przyjść i zepsuć walkę. No jakbym przeflashał, jakbym zrobił Erkę, jakbym miał flashę, to zawsze ten, dodżuję jego W. A jakbym miał... A jakbym lepiej Erkę zagrał, to zawsze dodrzuję jego spelek. Ja pierdolę. Fajnie, że oni wszystko znowu mają. Wszystko mają. Flesze są, wypierdzielone mają, wszystko mają, nie da się zabić nic. Headshot, to był jeden headshot 580, o co chodzi? No to serki zabrakło znowu, nie wiem, tak unlucky na razie jest ta gra, sorry, ale te timingi są tak pechowe. Czekać, że ten Sylas lepiej więcej golda ode mnie ma i mnie rozpierdzieli. Jakby on nie streszało, tam to on double znowu, no ale no co, no streszował sobie. Podaj wie bota, zabicił ich dwa razy. Twardy jestem aftershockiem też jak cholera.
Nam szta tutaj nie idzie, okej, okay, nic. Kuźwa, no jakby mi tyle nie uderzyła na mordalnie zdożowałem Q, też moja wina. Spula. A było fajne resetowanie, tylko turet hitów, tyle dostałem, 1000 i tak wiesz, że dałem. I jeszcze w stuna go złapał. Kurde, jakbym te jakbym zdożował je Q. Ale te Q mi chyba 400 uderzyło, bo bym pierwszym targetem na mordę. Nie no, dalej w kryty idziemy. Infinity teraz. No 11-0 Caitlyn, no ja pierdzielę, i tak się ciężko gra. No, jakbym spulował lepiej, to by to wyszło. A tak to nie było źle zagrane, nie? Chyba, tak mi się wydaje. Smoka musimy zrobić. A chciałbym reda najpierw. Może shield byłby lepszy, ale już kilo kupiłem, zapomniałem się trochę. A Meko idzie, no bo to też idę walić tego reda. 10 poziom Meko, z levelem je przebija. Dobra, walka na smajty po prostu. No jak ja mam pomóc? A, bo tam wraca. A szkoda, bo dżunglera nie ma. Katarina zrobiła robotę za nas, nic nie możemy zrobić. Nie? Będą mi dajwować na bocie? Nie mam erki znowu. Shielda w końcu mam, to mi też trochę da. To jest taki, że co, ja mam pomóc setem czy zabić tego? Bo też nie wiem. Flash znowu wszystko. Kurde, jak ja mam flash, to ją zabiję. No flasha Gelforsa spaliła. No, no nie, jak, to, jak jest z tyłu Caitlyn i go tam pilnuje, to nie zrobimy nic. Po prostu smoka chodźmy. Tak go przestraszy. Nie przestraszyła, po prostu dała mu przejść, przeskoczyć, ani te pacynki nie zniszczyło, o co chodzi? Na czym pingujecie? No smoka zrobiliśmy, wygraliśmy tutaj walkę i co, dalej walka ma być? Coś idzie, nie? Nie wiem co to było. Chaotyczna ta gra jak skurczybyk jest, ja bym się po prostu chciał wyskalować, fajnie. O, mi się ten Władimir skaluje. No, Smoczek jest super i Soul jest fajny, więc okej, okay, mamy szansę na win condition i możemy pokonać tą Caitlyn wszyscy razem. Kurde, no za trochę słabo grałem, ale to był perma spuszowany w tej grze, nam idzie jakiś pull z tyłka, nie da się nic zrobić. Problem jest taki, że mi się wydaje, że shield byłby lepszy, bo to nie chodzi, że ja szybciej zabiję, tylko dłużej wystoję i mój team pomoże coś zabić i się poresetuje, no tak to powinno wyglądać, 11 poziom. Full cleara zrobimy i cofnijmy, po BF-a. Na wory nie ma sensu, nie? Raczej. Znaczy, tak ma małe cooldowny. Atak speed będę mieć zarąbistym dość ten atak speed. O Jezu, gdzie ta Senna idzie? Mario Zefi. Trzysta. Już pamiętam, że te spele mogę spełnić, gram postacią bez many. O, smoka nie wezmą z tego, więc fajnie, tylko na topie dużo CS-ów się marnuje. Portale? Boję się portali jechać. Fajny jestem, ja nie czuję w ogóle tych obrażeń z tego.
tak nie zdążę tego przeskoczyć. To jest tak zabawne, że i tak tego nie zdążę przeskoczyć. Nam team cały zabili, tak? Erkam się z... Aha, bo... Nie... Nie patrzę na te... Nie patrzę na te paski zasrane w ogóle. Chciałem W zagrać jeszcze seta przed śmiercią. Tak, bo jak ja Erki nie zagram w ogóle, to ona nie spada z tego cooldownu, tak? Tak to działa, no okej. Okay. Już będę wiedzieć na przyszłość. Fajne obrażenie, ale papierowe z tym wszystko. A mam 80 resistów, mnie ten Syras przebija się przeze mnie, nie wiadomo czym. Caitlyn jeszcze nie umarła, 1000 golda za nią jest. Mimo, że spaliłem Gelforsa i Flesha minutę temu, no ale okej. Okay. Mordy z tyłeczka tak zwane. Ale no, musimy więcej nas być, no nie damy rady zabić tej Kate, ona mi znowu ucieknie do tyłu. Atrox ma DC w ogóle, też tej gry raczej nie wygramy, Atrox był naszą siłą. Ha! Chyba nawet headshot nie był. Do seta idę. No i ładnie. Baron? To no możemy z tego Baron zrobić, ale jakoś się rozpierdzieliło, mi się wydaje, że z Katariną obrażenia fajne weszły. Tylko niech ten wróci, Ulung nasz. Proszę. Nic nie ma. Smok jest, ja pierdzielę, nie widziałem tego smoka. Mam Infinity. Pytanie, jak chcę dalej kryta? No BT chcę złożyć na pewno, nie? Coś takiego. Tak, daj. A nie doleciało. Portale. Zapominam. Okej, okay, comeback. Zabijcie ją, proszę, no. Zabiliśmy Smite'a, nie mam, żeby dobić smoka teraz. Kurde. A nie, on duszę zmienia? Ej, fajnie, Caitlyn, widziałeś jaki chudziutki byłem tam? Się zmieściłem pomiędzy trapami? Nie spodziewałem się tego. Ale jest dużo klikania, ja lubię takie postacie, gdzie go jest masno jest tego klikania. A nie wiem, czemu zerkowałem, zapomniałem się w sumie. Smoka, no zesmajtowałem Caitlyn, bo widziałem, że jest blisko jej zabicie, nie? Więc mi się wydaje, że decyzja dobra, ale szkoda smoka. Nie wiem, czy w nią nie krytnęło czasami, mi się wydaje, że kryt dostała. No, nie ryzykujmy, za mnie też już jest pewnie shadow, mały, ale jest. Mogę wam pilić Sceptera kupić. Jakoś dużo golda nie dostałem z tej akcji, ale nie jak to shutdown dostał z Caitlyn. Senna. No ale dobrze, no lepiej niż... Ważne, że ktokolwiek. Czemu ten kradnie wszystko, jest na mnie obrażony ten Atrox, czy co? No chyba jest obrażony, nie wiem o co mu chodzi. Już nie troluję, staram się.
Dobra. Ale nie potrzeb tak. Ale powietrzu. Na pewno BTK gram, nie? Bo mi daje shielda fajnego, leczenie. Ale Lifesteala ja dużo będę robić. Nie widzę obrażeń tych biegów, ale widzę, że, ale tak czuję, że bije sporo. O dobra, nieważne. Myślałem, że przeskoczy. Masz go, no nie ma erki, nie ma nic, nie wierzę, że zabije cię. Zabili Caitlyn z Katariną? Ładnie. Nie się leczą, coś skrytem też skaluje lepiej teraz. Ale z dwiega jak się gra, to jest takie, no. Takie macie, nie wiem, rozpierdzie robicie cały czas. Stredo klikańska. Patrząc na to, że botka nie mam, to się fajnie przebiłem przez tego. Przez tego koleżkę. Koleżkę Stacisława. On ma HP w sumie same, no ale... No i co teraz? No i teraz już powinienem chyba kryta nie składać, jakbym tak chciał fajnie zagrać, mi się wydaje. No pomyślimy jeszcze, robię sam, że podkryta będzie w jego. No bo nie ma fajnych itemów podkryta już. Anti-healing może, bo pewnie nikt nie ma u nas? No, anti-heala mogę złożyć. Tego z penetracja marmora, no dobra, to już wiem co składam. No ale early game słabo zagrałem, cholernie. Czemu co, zero? Ani razu nie sprokowałem Krakena? Nie wierzę, że ani razu Krakena nie sprokowałem. To chyba dalej Bóg jest ten Viego, nie? Za itemami. To lepiej zagrasz, ale nie było tragedii, nie było. Moczek jest. A Jerka jest teraz na cooldownie, jaki to jest dziwne na tym jego. Czemu to nie jest na cooldownie, jak tego nie użyłem? Nie wiem, że tak to powinno być, bo jak użyję, to ona ma 7 sekund cooldown, a jak jej nie użyję, to ona ma perma cooldown. Panie, tego smoka rozpierdziałem. Szkoda, że nie jest napisane, że ta posypka skrytowała. Ta RK ma skalowanie zwiększone na ten, z AD waszym głównym. Dopóki Saula nie mamy, to też nie jest to takie wygrane jeszcze. Przez AP skaluje z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Dobra, mam na przebicie armora, ale chyba kupię anti-healer, lepszy jest. A Dominika, no armora mam mało, ale z tego samego smoka mam dużo. Z bazowo widzę, że jego ma jakiś popierdziony armor. To i tam więcej longswordów, no nic nowego.
Nie wiem, czy stało. Czemu był taki głośny dźwięk, że spierdzieliło te drzwi tutaj? Ledwo co, no. Ale flesza miała znowu. Teraz muszę R-ki użyć, tak? Dobra. Sprawdzanie trapeczkami. A, nie użyłem znowu. Dobra, ja pierdzielę. No w sumie mruga tak, jak nam powinien to widzieć. Ale dziwne to jest, nie wiem, czy mi się to podoba. To jest, jak ktoś gra dużo w jego, to okej, ale jak ktoś nie gra dużo w jego, to jest takie... No po co ktoś ma R-kować, jak nic nie ma nawet. No wiadomo, że może do ruszenia się ewentualnie. Nie mamy reczki, nie wiem, czy chcemy bić. Coś nie wyjdzie z tej strony? Nie. No, sam jest ten, gdzie jest ten Władimir? Co jest? Gdzie oni są wszyscy? Tu jest, widzę Sylas. Teraz ma zonie, okej. Okay. Dziwnie, ta gra jakoś tak się zatrzymała w czasie, o co chodzi? Są wszyscy. Fajnie się poresetował kolega. I stuna dostał z tego echo, nie mogę. Widzi mnie w tym tak czy siak? W sumie tak, no to daje tu sajta. Jest zły ten atak, chłopie, zagrałem całą dżunglę, mi ukradłeś. Ej, napierdziela ten wiek. Słyszałem, są te cyferki zbugowane. Przy tym bug jest od wyjścia wiego, to chyba rok temu było, nie? Czy dwa lata temu było te Ruination. I znowu nie zerkowałem, ja pierdzielę, jak jestem głupi. No ale to jest brak grania czempionem, no. Muszę pamiętać, że zawsze tą merkę wypierdzielić, jak się skończy kurde. No, ale tak trochę w tej grze wszystko biorą chłopy i tacy nie mili są. Ja chcę Dominika na pewno, no i 100% kryta zróbmy. Tak, jest ostatni item na kryta tutaj. Dominik nie, kolektor. Może jakiś atak speed? No, Phantom Dancer nie jest taki zły. I z potem kupimy, dobra, i zobaczymy, ile zadaje. Może zapomniałem jakiś item, ale mi się wydaje, że nie. No jest takie głośne te tunele, co się dzieje? Ale szczerze mówiąc, to nie zagrałem tego jakoś super clean, ale no to jest różnica. No Viego to jest taki champion, że to nie jest tak, że jakiś niedzielny gracz sobie może go piknąć, tylko raczej jakieś OTP-ki go grałem. No to jest może moja czwarta gra Viego, ja tylko na odcinkach nie grałem. Jak był ten na midzie taki braindeadowy, to grałem nim trochę, pamiętam, ale to było tak dziwne ten Viego na tym midzie. Mam 100% kryta prawie. Giełka. Nie, no i sami tutaj są. Fajnie mogę wjechać pierwszy, ale też fajnie gdyż przede mną stanął. Ale zapierdzielam w tym gle w ogóle. Miałem markę w gle. Ale nie wierzę tym moim dwóm lungom z bota.
Ale co? Zabili mój ton. A, tak słyszę. To koniec zabawy macie chyba, koledzy. Nie wiedziałem, gdzie przepraszam. Ej, no teraz jest Erka na full cooldown, czemu? Ej, ja tego nie rozumiem, czemu ona sami schodzi z cooldownu zerowo? Nie, może ja czegoś nie rozumiem. Nie wiem, czy ja tak speedu potrzebuję, bo większą bułę bym chciał, nawet mam wszystkie itemy już, jakie mogę mieć pod damage. QSS-a? Mógłbym na hamaku QSS-a zrobić. O, to na razie stąd na zora zróbmy, tylko jak nikt nie składa, to ja go złożę. Baronzo? Chodźcie Baronzo, jakiś teamfight ostatni. No szczerze mówiąc, to nie czuję tych zmian tego, znaczy biję więcej, ale no... Ja nie wiem, czy taki build ma polegać na tym, o, teraz będziesz Michael Jacksonować się w jego. To leci do pita, nie? Ale go solo zrobimy bez problemu. Nas wpłynął. Nie bijemy się? Jest ich cały team. Czemu tak się dziwnie ta mgła? Jeszcze mam z tego. Jeszcze miałem, czemu miałem Hearthsteela z setek, już setem nie byłem. Czemu miałem Hearthsteela z seta? I dalej mam na tym, jaki to jest zbugowane, naprawdę, ale to się nie ma co dzielić, no ta postać... Jakaś postać ma zbugowana, to ta chyba. Ty i Pit, nie, nie było tego Hearthsteela. Nie wiem, dziwne, no chciałem tylko tego Viego podkryty sobie spróbować, no... Problem jest taki, że nie grałem w Viego zwykłym, więc nie mam porównania, ale dużo bije, no jak skrytuję te Q, po tym Q, te dwa dziawnięcia, ten early game był tragiczny.